W życiu tak nie wyjdę. Z tej strony Aleksa i witam was wszystkich serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogmasku. Słuchajcie, dzisiaj w trochę innej odsłonie jestem, Mati też jest w odsłonie elfów. Przyjechaliśmy do Konina, do sklepu Horse & Pony i dzisiaj pomagamy pakować im paczki jako takie świąteczne elfiki. Nasze stanowisko jest już gotowe. Tutaj mam autografy, naklejki z Dilusią, piękne wstążeczki, naklejeczki, papiery świąteczne. I tak jak mówiłam w poprzednich vlogmaskach, pierwsze 20 zamówień, które zostało złożonych od godziny 11, zostanie dzisiaj zapakowane u mnie na vlogmasku. Zobaczymy, komu się udało, kto był pierwszy, także wszystko wam pokażę, co pozamawiali od tej 11. No to my się już bierzemy do roboty, bo sporo tych paczek jest. Mati będzie moim pomocnikiem, również w przebraniu elfa. I bierzemy się do robotki, zaczynamy! Mamy tutaj spis zamówień, jak widzicie, równo o 11 zaczęły już zlatywać. 11 i kilkasetnych sekundy, 400 sekundy, 11 setnych sekundy, 14, 17, normalnie szał był zamówień od tej 11. I teraz 20 pierwszych, które tutaj najwcześniej były zamówione, spakujemy na filmie. No niestety nie wszyscy się załapią, był szał wielki na te zamówienia, ale tylko musimy 20 pierwszych wybrać zgodnie z obietnicą. Pierwsze zamówienie złożyła Ania i zamówiła pędzelek do kopyt i smakołyki, miks smakołyków z końskiej cukierenki. I teraz pakujemy zamówienie. Tutaj już mam karton. Na spód włożymy trochę papieru, żeby się nie pogniotło w transporcie. Smakołyczki, paragonik oczywiście, pędzelek i naklejeczki z Dilą. Autograf wchodzi. Naklejeczki Horse & Pony. Mam takie coś, nie wiem jak to się nazywa, ale takie coś z taśmą. I uwaga, będę próbować to kleić. Gdzie? Dobra. Weź palce. Biorę palce. Zakleiłam, proszę bardzo. Pierwsza paczeczka spakowana. I jeszcze mamy taką naklejeczkę, nie rzucać, ponieważ jest plastikowe pudełeczko ze smakołykami, żeby się nie uszkodziło w transporcie. I naklejamy. Gotowe! Mój elf już zmierza z zamówieniem numer 2. Dla kogo tym razem? Dla Polci. Dla Polci. Polcia zamówiła zestaw box świąteczny, kubek, bluzę czarną z brokatowym logo, zieloną torbę świąteczną i smakołyczek z logo Horse & Pony. I coś jeszcze tam jest. A, jeszcze coś idzie, dobra. Polcia również zamówiła z Likita granole i breloczek z QHP, więc to zapakujemy osobno, bo w zestaw świąteczny boksów wchodzą te trzy rzeczy, więc zapakujemy jej osobno dwa pakuneczki. Tu już mam przygotowany karton na boks świąteczny. Włożyłam piękny papier choinkę i boks świąteczny, tutaj ubrania, rzeczy wkładamy ładnie. Oczywiście naklejki z Dilunią dokładam, autograf, naklejeczki, Horse & Pony. I teraz będę ładnie zamykać to opakowanie. Jak to ładnie zamknąć? Naklejeczka i teraz przyklejamy ładnie tutaj na papier, aby ślicznie wyglądało i zamykamy pudełeczko. Mamy jeszcze taką naklejeczkę, którą ładnie ozdobimy karton. I to będzie wyglądało pięknie. I jeszcze taki sznureczek zielono-biały pasujący do naklejki. Ładnie karton obwiążemy. I pierwszy pakunek dla Polci na prezent zapakowany. I teraz będziemy pakować drugi, bo Polcia właśnie poprosiła, aby były zapakowane w świąteczny prezent. Ale
idzie elf z kolejnymi zamówieniami, tym razem dla kogo? Mariusza. Dla Mariusza. Mariusz zamówił szczotki z Magic Brusha i smakołyki o smaku hawajskim. Pakujemy. Co tym razem, elfiku? Kubek dla Dagmary. I widzę, że opakowanie prezentowe, tak? Ajaj. To bierzemy się do robotki. Boks i kubek dla Agatki, raz. Dla Agatki i pakowanie prezentowe. Więc oczywiście wykorzystamy do tego różowy papier. Zamówienie dla Agatki jest odbiorem osobistym, także zapakowałam w taką śliczną torbę i będzie czekało w sklepie do odbioru. A teraz mamy pryczesy dla Ani. Pryczeski dla Ani i znowu opakowanie prezentowe. Magdaleny. Magdalena zamówiła koronę do ogłowia, smaczki o smaku crunchies oraz różową torbę z logo Horse & Pony. Kolejne zamówienie na prezent pakowane dla Mai i Maja zamówiła świąteczny boks z czarną bluzą brokatową, torbą i smaczkiem z logo Horse & Pony. Szybko, szybko, elfiku, szybko, 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 szybko. Nie mamy całego dnia. Dla kogo tym razem zamówienie? Julii. Julia co zamówiła? Skarpety, skarpety, torbę. Ja mówię. Dobrze. Skarpety i boks. I boks. Z czarną bluzą. Tak, z czarną bluzą, z granatowym logo, nie widać teraz. Składaj kartą, szybko! Dobra! Kamila zamówiła dwupak skarpetek, więc teraz musimy znaleźć czerwone i czarne, tak? 35-38. Dobra, no to mamy znaleziono i idziemy pakować również w opakowanie prezentowe. Lena zamówiła bryczesy z Cavaliero czarne. To są chyba leginsy. Gdzie mamy bryczesy? Bryczesy mamy tutaj i rozmiar 36. Gdzie tutaj są rozmiary? O, tutaj. Rozmiar 36, czarne, z wysokim stanem, z Cavaliero. Proszę bardzo, mamy. I kolejne, Joanna zamówiła nowy, różowy, słodki kubeczek z logo Horse & Pony i do tego różową torbę do zestawu. Matyś, ci już się bierze za zwijanie kubeczka. Szybko, szybko, elfy mają bardzo dużo roboty i muszą zdążyć przed świętami. Także raz, dwa. Dla Ewy i zamówiła koszulkę techniczną na rozmiar 140-146 granatową z Cavaliero i do tego również granatową pikowaną kamizelkę, również w rozmiarze 140-146. Znalazłam, mamy. I co jeszcze, pani Mikołajowa? Gąbka z e-faxa do pieczenia. Gąbka z e-fax. Gdzie mamy gąbki? Do góry. Tu? Tak. O, to było w kalendarzu ostatnio. Tak, i czerwony kanter Mustanga, białe kropeczki, rozmiar kob. Czerwony kanter Mustanga, białe kropeczki. Czerwony. O, widzę go. Chyba to jest ten. Tak, i czy to jest rozmiar kob? Sprawdźmy. Jest to rozmiar kob. Super. Znalazłam. To wszystko. I muszę to jakoś wyciągnąć. O, muszę ściągnąć wszystkie, żeby się dostać do tylko jednego. I idziemy pakować. Natalia teraz zamówiła granatowe bryczesy z H&M-u z lejem silikonowym i do tego różową koszulkę z logo Horse & Pony MK.
MK jest, MK i jeszcze smakołyki bananowe z Kerbla. Idziemy je poszukać. Kamila zamówiła rękawiczki zimowe z Cavaliero czarne z takim silikonowym tutaj lejem i skarpety granatowe z Shokemila. Co zamówiła Kamila? Torbę, bluzę i kubek. Czyli zestaw świąteczny z Horse and Pony. Teraz zamówienie dla Mai i Maja zamówiła techniczną granatową bluzkę z Cavaliero. Zamówienie dla Natalii, boks prezentowy, świąteczny z bordową bluzą, torbą i plus do tego jeszcze ziołowe precelki od Candy Horse. Co teraz, Elfie? Torba. Dla kogo? Aśki. Aśka kupiła torbę. Monika zamówiła świąteczne skarpety w takie elfy i renifery oraz również różową torbę. To ty to miałaś pakować? Nie, pakujemy razem. Ja nagrywam teraz. Świąteczne elfy skończyły pakować 21 zamówień. Spodobało mi się to pakowanie, nie powiem. Jeszcze bym sobie popakowała. No i teraz tak, słuchajcie, może wam coś popokazuję świątecznego w tym sklepie. Co tutaj ciekawego jeszcze możecie sobie kupić? Equiline wydał przepiękną zimową kolekcję. Kolory bordo, szary, jak to butelkowy, zielony. I do tego są również nauszniki, też takie świąteczne, zobaczcie. Z Equiline'a. Super czapka, normalnie czapka mi się mega podoba. Czemu to jakoś nie chcę? Jakość. Super prześliczna czapeczka, normalnie ten pompon jest zarąbisty. I również z Equiline'a są takie brokatowe, świąteczne owijki do jakiejś, wiecie, sesji zdjęciowej z koniem. Mega by wyglądały. Mamy jeszcze świąteczne skarpety w takie reniferki, w elfy, w takie złote renifery. Jeszcze zobaczcie, uszy zostały, te co Mati dał dla Nicoli, dla Odysejki na sesję zdjęciową, lub takie jeszcze na kask reniferki. Patrzcie ten hit, nowość od Flexona, przepiękne strzemiona koloru brudnego różu, no ja je muszę mieć, ja naprawdę, bo wcześniej były te strzemiona, ale teraz ten odcień bardziej wpada w taki pomarańcz, przy tym się chowa ten kolor. Ten jest przepiękny, normalnie ja je muszę mieć, ja je muszę mieć. I ja sobie je kupię, bo ta nowa kolekcja od Flex, ona jest przepiękna. Skoro jest zima i minusowe temperatury, to może dla waszych koników takie mega wełniane kantarki. Zobaczcie to, całe pokryte futerkiem, prześliczne różne kolorki. Także może też sobie, nawet takie halterki pokryte futerkiem też są mega ładne. Mam też dla was informację, że sklep Horse and Pony będzie na Kawaliadzie w Poznaniu, normalnie UOW, czyli tam będziecie mogli mnie znaleźć, bo będę na ich stoisku przesiadywać. I przygotowuję dla was specjalną ofertę. Każdy, kto przyjdzie na stoisko właśnie Horse and Pony w Poznaniu na Kawaliadzie, ubrany w ich bluzę z logo, jakąkolwiek bluzę z logo Horse and Pony, otrzyma specjalny rabacik na zakupy na straganie, więc pamiętajcie, aby na Kawaliadę przyjść w bluzach Horse and Pony. Zobaczcie, jaką piękną bluzę ma Mati. Jest to nowa kolekcja i jeśli wam się podoba, to będzie dostępna w sprzedaży, więc dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy kupilibyście właśnie taką czarną bluzę ze złotym logo Horse and Pony, bo na Matim wygląda no. Jestem już w domu, otworzymy sobie teraz szybko kalendarze. No to jedziemy Milka, który mamy dzisiaj 11. No to otwieramy i mamy sanki.
Ja się przyjadłam, Forden Pony dzisiaj było pełno słodkości, więc na słodkości dzisiaj ochoty nie mam. 11 jedziemy teraz z magnetikiem i mamy skarpetę. Dobra. Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Pewnie będzie Chocobons. Chocobons. O, zgadłam. Ale dzisiaj słodkości będzie na jutro. Jak mi trochę cukier spadnie. Dobra. 11 w żelkach. Takie duże opakowanie. Duża paczka żelków. I znowu są takie z sokiem witaminowe. Damy Nikoli. jedziemy dalej ze smakołyczkami. Lincoln, Lincoln. Wiadomo, co tu będzie. Dwa takie same smakołyki. No i znowu nie mogę wyciągnąć. Dobra, mamy. I muffinki. Gdzie mamy muffinki? Tutaj. Muffina. Kalendarz od obserwatorki. Czym nas dzisiaj zaskoczy w 11? Uwaga, uwaga, uwaga. Cukierek jedzień. I marchewkowe serduszka z sezamem. Zobaczcie, jakie ładne kolejne smaczki na naszych stworków. Wysypiemy, ale się pokruszyły trochę. O, dzisiaj 3 cukierki. Jeden będzie dla Matiego. I serduszka dla koników. Dobra, zamykamy. Gdzie mamy horse cookies? To dla królików. Horse cookies mamy tutaj. 11. Tururu. Tururu. Uwaga. Ale od razu ładnie coś zapachniało z tego pudełka, muszę powiedzieć. I są tu, nie mogę otworzyć, malinowe ciasteczka z kołderką. Zobaczcie. Malinowe, no właśnie od razu tak ładnie zapachniały. Pięknie. Nikola przyszła i otworzy nam kalendarze dla królików. I szukamy, które dzisiaj? 11. Co? O, z buraczkiem. Ale ładne. To jest ładne. Podoba mi się. Dużo ma drobinek buraczka. No, to jest ładne. Fajne, fajne. I jeszcze masz. I drugi. Czym nas dzisiaj zaskoczy? Ops. O, na wierzchu tu 11. Owoc dyni. Nie jadły, szczerze. Jadły nie, pestki. Nie jadły dyni? Nie jadły tak dyni. Jadły pestki. Dyni nie jadły. No to tak marchewka. Pokaż. O, suszona dynia. Hej. Spoko. Tak. Przechodzimy do e-fola. Dzisiaj otworzy Nikola. No i szukam 11. Tu mamy. Ops. Ciekawe. Co dzisiaj? Okej. Dla konia czy dla jeźdźca? Dla jeźdźca. Albo do sprzętu. Dla jeźdźca albo do sprzętu. Dobra. Albo dla konia? Ale zaklinowane. Więc to jest, zobaczcie. Dla konia. Gumeczki. No. No, nieźle. Ej, w zeszłym roku też były, ale w zeszłym roku były takie przezroczyste, zobacz, grube. Jakie. No to super, no to dla konia, a jednak coś, nie do sprzętu, ani dla... Zawsze się przydadzą. Na super. Zawody, na koreczki, gumeczki zawsze są przydatne, więc git. Ja mam tutaj e-horses, wczoraj go zaczarowałam i była spoko rzecz, no to dzisiaj też go trzeba zaczarować. Czary mary, czary mary. Ola w kalendarzu ma 2 browary. E-horses bądź... Wspaniały. Wspaniały! Dobra, 11 jest już tutaj. Przygotowałam ci. O, dobra. Wyciągam. 14 jest tam, jak dla ciekawych. O, wypadła 14. Jest to ciężkie. No to jest to zobacz. Ciężkie. Czekaj, pokaż, także... pokaż. To jakaś pasza chyba. O, kod znowu rabatowy, zobaczcie, pokaż. 10 euro macie kodu na coś. Cały ten kalendarz jest z kodami. No bo to jest cały kalendarz od sponsorów po prostu, tak jak mówiłam, że dali próbki i tyle. Ale to jest jakaś pasza po prostu. Próbka paszy.
Daj Nikola kamerę, przeczytamy jaka. Okej. Okay. Z tego co przeczytałam, to jest jakaś próbka paszy dla koni właśnie wrażliwych, z wrzodami i tak dalej, ale możecie mi jeszcze napisać, jak znacie ten produkt, jak coś więcej o nim wiecie, to chętnie poczytam, ale chyba jakaś pasza. Horse Brand. Czuję zaszczyt otwierając go. Tak. I tu mamy 11. Duża jest, zobaczymy, no. Czy będzie coś fajnego. Otwieraj. Nie zabić nas. Trzeci raz pod rząd. Proszę, proszę, proszę. Co to jest? To jest coś odblaskowego. Weź to rozpakuj. Dobra. Odblaskowy. To jest chyba kamizelka odblaskowa, bo tu ma takie... Ale to są takie paski. Szelki bardziej, o. Szelki odblaskowe? Co to jest? Chyba tak, bo mam klamrę taką, ale... Co? Jak to mam rozumieć? Ja nie wiem. O tak, dobra. To jest dla konia czy dla człowieka? Bo to duże całkiem. Jeszcze guma. To jest dla konia. No jak dla konia? No dla człowieka chyba. Na kurtkę, żeby się zmieściło takie duże. Ale bez... Znaczy no... Nie wiem, no jak teraz się szybko ciemno robi, no to może... Dam to tacie, tata lubi odblaskowe rzeczy na wypadek, gdyby się auto popsuło w lesie czy coś, to mu to dam. Ale trzeci dzień z rzędu Horse Brand, no jak zabiór. Jak to zabiedziesz, to e-horses jak nic się zamieniasz. No, e-horses na razie wygrywa z tobą. Dobra, kalendarz od Matiego. Tutaj macie podpowiedź od Matiego, zdjęcie w rogu. I słuchajcie, ja nie mam pojęcia, co on miał na myśli, robiąc to zdjęcie. Nie mam zielonego pojęcia, co chodzi po jego łbie, także otwieramy 11. I tyle, nie będziemy się szczegółowo zagłębiać. Lekka, ciężka? Lekka, bardzo lekka. Bardzo lekka, nie wiem, co tutaj może być. Jakie ładne! Ale piękny naczółek do ujeżdżeniowego ogłowia Dili, o matko. Założę czoło. Ej, to dlatego on trzymał te chipsy na czole. Boże, jaki to jest debil. Bo sobie robił naczółek z chipsów. Dobra, ale on ma zryty łeb. No, nieważne. Jaki piękny, zobaczcie, różowy z diamentami. Boże, przepiękny. Masz ostrość? Jaki jak się błyszczy. Jak będzie o głowie. O matko, tak, tak, tak. Dzięki Matiś, ty różowe to do tych strzemion, które wam dzisiaj pokazywałam, jak ja je kupię, ale to będzie zestaw. Od Horse & Pony razem z Nikolą dostałyśmy takie świąteczne boksy. To jest dla Nikoli, proszę. I dla Aleksy, to Nikola, otwórz sobie. Pierwsza. I zobacz, co tam Horse & Pony dla ciebie przygotowało. Nożyczka. Musisz rozwiązać. Chcesz nożyczki? No. Dam ci nożyczki. Dobra. Otworzyłam. Teraz szybciej poszło. To musisz jeszcze przeciąć, no. To jest profesjonalnie zapakowane. Dobra, jest. Chwila prawdy. No, otwieraj. Masz ładnie spakowany boksik. Ładne to jest takie. Dobra. Dostałaś autograf Matiego na początku. Wow, co? Mati, ja, ale się cieszę, mam autograf od Matiego. Dla Tikoli, Mati. Co tam masz jeszcze? Mamy smakołyczka dla Odysi. Dla Odysi, piękny smakołyk. Tak. Co dalej masz? Mamy tutaj. Świąteczna torba zielona, zobacz. Tego jeszcze nie miałam. Piękna świąteczna torba z Horse & Pony. No. Fajnie, fajnie. Coś tam jeszcze jest? Jak to jest podmyślne. I to jest to, o czym ja myślałam. Tak, piękna brokatowa bluza z nowej kolekcji Horse & Pony, ze świątecznej kolekcji. Bordowa z pięknym brokatowym napisem. Jak ci się podoba? Super! No ten zestaw to jest hit. No, musisz ładnie podziękować. Dziękuję za autograf Matiego również. Dobra, to teraz ja otworzę swój. No to otwieraj. I ja też dostałam swój box.
Ładnie go teraz otworzę. Na dole. No. Nie, sama pakowałam dzisiaj boksy do wysyłki. Dla siebie też pakowałam. Nie, dla siebie nie. Dla siebie spakowałam i Horzen Ponym wraz z Matim, jak widać. Ja nie dostałam naklejek. Nie miałaś naklejek? To jedna jest dla mnie. To masz obydwie, bo ja mam dużo. O, co za miły gest. Dla Aleksy Mati. Mati! Zostaw sobie, to wiadomo, jest... kto to pakował. I również mam ciasteczko dla Diluni z logo Horse and Pony, robione przez Candy Horse. Cudne. Ja mam czerwoną torbę, też taką świąteczną, świąteczne wzorki. To się matching teraz mamy. Tak. I ja mam piękną, czarną bluzę z takim brokatowym srebrnym nadrukiem. Więc mamy piękne takie świąteczne bluzy z takimi ściągaczami na dole, ściągacze na rękawach. Bluza jest mega ładna. Piękna. Więc będziemy miały zestaw z Nikolą na kawaliadę w Poznaniu. Będziemy tak ubrane razem. I jeszcze mam dla was informację, że jeszcze trochę rzeczy odebrałam z Horse Pony zamówionych już wcześniej. Możecie zgadywać co, ja już te rzeczy tam mam. Ale pokażę wam to już w następnym vlogmasie i będziemy je od razu testować. No a teraz ja już się z wami żegnam, jadę... Poczekaj, poczekaj, co? Ja się zauważyłam. Horse and Pony, Harry Potter. O matko. Ja jeszcze jadę szybko do stajni i... Ale już się z wami żegnam, bo muszę tak szybko do tej stajni jechać i już nie będę miała czasu nagrywać. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście wysyłam wam wszystkim bajki i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!